Dzień dobry państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Ja nazywam się Michał Szczerba, jestem przewodniczącym sejmowej komisji polityki senioralnej. Jest z nami pani Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. Witam serdecznie panią Marszałek. Jest z nami także pani Barbara Kucharska, która jest pełnomocnikiem zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw polityki senioralnej, nowego, nowej funkcji w ramach Województwa Mazowieckiego, które która została zostało utworzono dlatego, aby koordynować politykę senioralną także na, na poziomie całego województwa samorządowego. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że polityka senioralna w naszym kraju staje się faktem i to, że mamy sejmową komisję polityki senioralnej, to, że Rada Ministrów przyjęła założenia tej polityki do roku 2020 to, że w Polsce powoływane są gminne rady seniorów jako ciała inicjatywne, konsultacyjne, doradcze. Już kilkadziesiąt takich rad powstało w oparciu o nowe przepisy prawne, które zaproponowała i wprowadziła 30 listopada w życie platforma obywatelska. Także polityka senioralna jest zauważana i mamy takie dobre praktyki w kraju jak samorząd mazowiecki, które także Dostosowują się, przystosowują się oraz inicja, inicjują, przepraszam, poprzez dokumenty strategiczne działania na rzecz osób starszych także na poziomie senioralnym. Akurat samorząd wojewódzki dysponuje i środkami europejskimi, ale także dysponuje odpowiednią infrastrukturą, także w ramach swoich funkcji właścicielskich, nadzorczych wobec ośrodkami i Polityki społecznej, ale także polityki zdrowotnej, integrując te działania na rzecz seniorów. Chciałbym bardzo serdecznie poprosić panią Marszałek Elżbietę Lanz o przedstawienie tego, co się pani Marszałek udało, co planuje województwo mazowieckie oraz jak te dobre praktyki mogą być kopiowane, promowane także w innych samorządach wojewódzkich. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, polityka senioralna jest integralną częścią polityki społecznej. Wczoraj na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwaliliśmy strategię polityki społecznej na Mazowszu na lata 2014-2020. Integralną częścią tej polityki społecznej jest polityka senioralna. Mamy pewność i przekonanie, że rzeczywiście sytuacja demograficzna na tyle się zmienia że potrzeby ludzi starszych, ale nie tylko starszych, powinny być dostrzegane przez samorząd województwa Mazowieckiego. Wcześniej powołaliśmy pełnomocnika do spraw polityki senioralnej. Jest nim pani Barbara Kucharska, która jest zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Dlaczego takie umocowanie pełnomocnika? Przede wszystkim Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ma już duże doświadczenie w, komunik w komunikowaniu się, z organizacjami pozarządowymi, z samorządami, przede wszystkim również na poziomie rządowym, realizując zadania z zakresu polityki społecznej, w tym też senioralnej. Co planujemy na przyszłość? Przede wszystkim powołanie też Wojewódzkiej Rady do spraw polityki senioralnej. Ta rada będzie skupiała ludzi, którzy mają do czynienia z polityką zdrowotną, senioralną, z profilaktyką zdrowotną, ale również będzie skupiała organizacje pozarządowe i samorządy. Samorząd Województwa Mazowieckiego może wspierać działania na rzecz polityki senioralnej również poprzez własne zadania. Przede wszystkim myślimy tutaj o profilaktyce zdrowotnej. Próbujemy już wychodzić na, do mieszkańców Mazowsza. Przede wszystkim myślę też nie tylko o Warszawie, ale o całym Mazowszu, bo te problemy na Mazowszu są generalnie inne i mają charakter na pewno bardziej skomplikowany niż w Warszawie. Możemy wykorzystać tutaj środki unijne w RPO na lata 2014-2020. Może takich środków na wprost dedykowanych seniorom nie ma, ale są możliwości na, dla wsparcia ośrodków dziennej opieki społecznej, są możliwości dla wsparcia profilaktyki zdrowotnej, ale przede wszystkim również w RPO zapisaliśmy problem związany z geriatrią. Również to zagadnienie wpisaliśmy do kontraktu terytorialnego. Mamy pewność i przekonanie, że nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi, ale również z samorządami, pozwoli na przygotowanie tych naszych lokalnych samorządów do tego, żeby wykorzystując infrastrukturę, która jest, bo przecież w naszych miejscowościach na Mazowszu jest dużo obiektów, które są może już teraz niewykorzystywane. Myślę o dawnych obiektach szkolnych czy innych, które mogą posłużyć, Dzięki wsparciu środkami województwa z budżetu państwa, ale unijnymi, posłużyć na to, żeby powstały dzienne opieki, do których mogą przychodzić starsi mieszkańcy. Bo gdzieś tam na Mazowszu uniwersytetów III wieku jest mniej. Nie ma takich możliwości korzystania z usług społecznych, kiedy nasi starsi mieszkańcy mogliby się spotykać, kiedy mogliby aktywizować się. A najważniejszym problem to jest profilaktyka zdrowotna. W tej chwili mamy pewność i przekonanie, że te informacje dotyczące tego wszystkiego, co powoduje, że aktywnie i zdrowo starzejemy się, z tymi programami chcemy wyjść do naszych mieszkańców. Przede wszystkim pokazując, że są możliwości, Możliwości. Są możliwości wspierania aktywnej, zdrowej kondycji naszych mieszkańców. I robimy to, Szanowni Państwo, w gruncie rzeczy też dla siebie, bo jeżeli zadbamy o naszych rodziców, to nam będzie łatwiej i prościej żyć. Bardzo dziękuję, Pani Marszałek. Poproszę teraz o kilka słów Panią Pełnomocnik Barbarę Kucharską. Witam Państwa. Proszę Państwa, polityka senioralna jest częścią polityki społecznej. Strategii rozwoju województwa, o której Pani Marszałek wspomniała, którą mam tutaj przed sobą, jest dostępna na stronach internetowych. Zdiagnozowaliśmy wszystkie działania samorządów w obszarze polityki społecznej. I one się tyczą zarówno dzieci jak później osób w wieku dorosłym, z problemami związanymi z bezrobociem, niepełnosprawnością, chorobą, ale tyczą się osób starszych. Bo tak naprawdę w całym cyklu życia, życząc sobie 100 lat, życzymy sobie tego, żeby żyć w zdrowej, szczęśliwej starości, i się to zdarza od dzieciństwa. Na Mazowszu liczba osób starszych wzrasta mocno. Samorządy starają się, tak jak pani Maszek podkreśliła, organizować usługi, dzienne kluby, uniwersytety III wieku, mamy już, już 43, ale to jest wszystko za mało do tego, co nas czeka. Są już regiony, gdzie 25% mieszkańców to są osoby w wieku poprodukcyjnym. Chcemy wyjść naprzeciw, nie tylko w działaniach osłonowych, ale przede wszystkim w działaniach prewencyjnych, profilaktycznych, dlatego że tak naprawdę od tego, jak osoby są samodzielne. I Zależy kondycja osób starszych i wtedy możemy powiedzieć, że to jest złoty wiek. Ale też to wszystko zależy od tego, jak będzie się rozwijała gospodarka, gospodarka, która wspiera osoby starsze to w Unii Europejskiej, głosemna gospodarka, także takim hasłem naczelnym będzie strębna gospodarka dla złotego wieku, a naszym zadaniem jest wspieranie samorządów do tego, żeby rzeczywiście to był złoty wiek i to samodzielność a choroba jest wpisana w starość bo niestety aktywizujemy się przez całe życie ale czasami przychodzi ten czas kiedy tak jak to było niedawno myśmy święto gdzie odwiedzaliśmy groby gdzie przychodzi ten czas gdzie kończymy swoje życie i ta radość osób starszych które odchodzą to jest to, co chcielibyśmy przekazać młodszym pokoleniom, więc mówimy tutaj też o współpracy międzypokoleniowej. Myślę, że bardzo duży nacisk położymy na taką współpracę międzypokoleniową, żeby młodzież również wspierała osoby starsze, a osoby starsze przekazywały swoją wiedzę i doświadczenia tym młodszym, bo myślę, że tego nam dzisiaj brakuje. Ja nie bez kozery powiedziałam o wykorzystaniu infrastruktury, która już funkcjonuje. Myślę o obiektach szkolnych, które w tej chwili stoją puste. I to jest ta przestrzeń, to miejsce, które można zagospodarować do współpracy pomiędzy właśnie ludźmi starszymi, którzy potrzebują pomocy, ale którzy też chcą być wsparciem dla na przykład młodych, dla dzieci, bo też jest taka możliwość. Chcemy taką uruchomić wolontariat, Wśród seniorów, po to, żeby seniorzy mogli sobie wzajemnie pomagać. Po pierwsze, również dostęp do pełnej informacji. Uruchomimy na naszych stronach internetowych samorządu województwa pełną informację o dostępności do usług medycznych, profilaktycznych, ale również o ośrodkach zarówno opieki dziennej, jak i takiej dłuższej, bo te informacje są naszym mieszkańcom bardzo potrzebne. No i chcemy oczywiście pełen, szeroki dostęp do tych wszystkich miejsc, możliwości związanych z rehabilitacją. Bo to też jest ważne. No i ta ważna aktywność, taka społeczna, kiedy starsi będą mogli się czuć potrzebni, włączeni w wszystkie działania społeczne, kulturalne na Mazowszu. Szanowni Państwo, Mazowsze się zmienia. Rzeczywiście się zmienia. Tak jak sięgam pamięcią, jestem radną samorządu województwa mazowieckiego 12 lat, i inne potrzeby diagnozowaliśmy, jeśli chodzi o politykę społeczną, jeszcze dwa, dwie kadencje do tyłu, inne w tej chwili są problemy. Bardzo dziękuję Pani Marszałek, Pani Pełnomocnik. Zresztą absolutnie ważną jest ta integracja, o której, o której Państwo mówili, integracja polityki społecznej i polityki zdrowotnej, wykorzystanie tej infrastruktury, którą dysponuje województwo mazowieckie. I Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie wyborów samorządowych i bardzo ważne jest to, żeby osoby starsze nie tylko były uwzględniane w programach wyborczych poszczególnych partii, poszczególnych kandydatów, ale w realnej polityce i taką Realną polityką jest polityka rządowa, jest, są założenia długofalowej polityki senioralnej państwa do roku 2020. Są strategie takie, jakie przyjęło województwo mazowieckie na wczorajszej ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Są nowe funkcje, jakim jest pełnomocnik zarządu województwa do spraw polityki senioralnej oraz perspektywa już, która będzie przed nowym Sejmikiem Mazowieckim, przed nowym zarządem wojewódzkim, jakim jest powołanie Wojewódzkiej Rady do Spraw Polityki Senioralnej, także tej Rady, która będzie wykorzystywała ten wielki potencjał, jakimi są Gminne Rady Seniorów, jakimi są Uniwersytety III wieku. Można powiedzieć też tak, że Województwo Mazowieckie jest bardzo zróżnicowane. Z jednej strony jest Warszawa, tutaj funkcjonuje 38. Uniwersytetu III wieku, z drugiej strony jest ten teren poza pozawarszawski, poza aglomeracją warszawską, który stanowi wielki potencjał, także potencjał społeczny, ale z drugiej strony są możliwości, o których mówiła pani marszałek, także wykorzystania środków unijnych. Przypomnę tylko trzy tezy z ekspozycji pani premier Ewy Kopacz. Instytut Geriatrii i mamy potwierdzenie, że Ministerstwo Zdrowia pracuje, aby ten Instytut Geriatrii, który będzie kształcił zawody, medyczne, zawody lekarskie w specjalizacjach dotyczących osób w wieku podeszłym będzie zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego. Dzienne domy pobytu to są domy gdzie osoby starsze będą mogły znaleźć opiekę, fachową pomoc także medyczną w czasie kiedy ich najbliżsi dzieci, wnukowie będą będą w pracy i to jest także wsparcie dla nich także powiedziałbym, takie międzypokoleniowe, które które chciałoby zagwarantować Państwu we współpracy właśnie z samorządem wojewódzkim. I trzeci wielki projekt, o którym też trzeba mówić i który będzie powiązany z samorządem, mianowicie wielki projekt bezpłatnych porad prawnych, który przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt także, Pani Marszałek, finansowany ze środków unijnych, więc można powiedzieć, że perspektywa 2014-2020 musi uwzględniać politykę senioralną, musi uwzględniać coraz bardziej potrzeby osób starszych, które mam nadzieję województwo mazowieckie. E, e, zapewni e, i zapewnia natomiast my będziemy jako sejmowa komisja te dobre praktyki, które państwo kreujecie na poziomie wojewódzkim, upowszechniać. Dziękuję bardzo. Jeszcze może dodam jedną y, sprawę. Otóż y, realizujemy na Mazowszu projekt e "Zdrowie". W ramach tego projektu nasi y, mieszkańcy będą korzystali z dostępu do pełnej informacji związanej y, z informatyczną dokumentacją y, zdrowotną. To też dla osób starszych myślę jest duża y, sprawa, dlatego że będą y, w sposób bardzo prosty, oczywisty mogli skorzystać z informacji o usługach medycznych. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałam powiedzieć, że marzy nam się. Zobaczymy, czy uda się to w następnej kadencji przekonać nasze lokalne samorządy. Myślę o gminach, o naszych powiatach, do tego, żeby z taką samą aktywnością, jak wspierały budowę orlików, budowę sal sportowych, żeby włączyły się w taki duży projekt budowy ośrodków czy adaptacji różnych obiektów. Myślę tutaj o ośrodkach dziennego pobytu. To jest ważne zadanie i mam pewność, że samorządy też chętnie w tym programie będą brały udział.